Cieszymy się, że znów jesteście z nami na Bajkowej Sobocie w księgarni Kawka i Spółka. Tym razem przeczytam wam fragment tej oto książki Zielone piórko Zbigniewa, skarpetki kontratakują. Ilustrację stworzył Daniel Delatour, a książkę wydała poradnia K. W tym przypadku niezawodna Justyna Bednarek przedstawia nam zupełnie nową opowieść, a żeby zachęcić was do jej przeczytania, wybrałem krótki fragment. Będzie to prolog, który wprowadzi nas w całą akcję. To było w ubiegły wtorek. Oddawałem się właśnie moim ulubionym czynnościom, czyli leżeniu i rozmyślaniu, a rozmyślałem tak. Naprawdę lepiej być skarpetką niż człowiekiem. Zwłaszcza dziś, gdy, że tak powiem, mam niespodziewany dzień wakacji. Mała B przez nieuwagę strąciła mnie z łóżka. Leżę więc sobie zwinięty w zieloną kulkę i mogę wspominać dawne przygody. Choćby te, gdy złapałem złodzieja ciasteczek w kawiarni Gwiazdeczka. Oj, było wtedy o mnie głośno. Albo te wszystkie niesamowite przygody, które przeżyliśmy z bandą Czarnej Frotte. Aż się łza wokół kręci. Nikt już niczego ode mnie nie chce. Od dawna jestem tylko skromnym futerałem na telefon. Telefon małej B, ma się rozumieć. I powiem wam w zaufaniu, że trudno o lepszą fuchę. Prowadzę uregulowany tryb życia. Mam stabilne dochody, a przy tym zawsze znajduję się w centrum wydarzeń. Oto prosty przykład. Gdy mała B ustalała z tatą przez telefon, co kupić mamie na urodziny, byłem jedyną istotą na ziemi, która znała ich sekret. Albo kiedy moja właścicielka umawiała się z przyjaciółkami. W tym miejscu co zawsze, tylko ja wiedziałem, że chodzi o stary śmietnik za oknem. A do tego na skarpetkę, która podejmie się zaszczytnej funkcji ochraniacza telefonu, czekają liczne przyjemności. Gdy nikt nie widzi, przeglądam filmiki na YouTubie albo czytam wiadomości sportowe, a przy tym czuję się potrzebny i kochany. Tak jest, kochany. Bo jeśli by moja właścicielka nie darzyła mnie gorącym uczuciem, to czy przyszyłaby mi guzik w kształcie serduszka? Tak, nazywam się Pinkerton, a powinienem się nazywać Pinkerton Szczęśliwy. No, mam nadzieję, że zorientowaliście się, kto do was mówi. To ja, Zielona Skarpetka Detektyw. W ubiegły wtorek, kiedy leżałem za łóżkiem, czując wdzięczność do wszechświata i marząc o tym, że już zawsze będzie mi tak leniwie i błogo, nieszczęście spadło na nasz dom niczym grom z jasnego nieba. Popołudniową, wtorkową ciszę przerwał rozpaczliwy krzyk małej B. Mamo, tato, na pomoc! Zbigniew zniknął! Moje tekstylne serce zamarło z przerażenia. Natychmiast poderwałem się na równe nogi i pognałem do salonu. Pod ścianą między przedwojenną pensjonarką a wysoką palmą areką, którą tata kupił mamie na rocznicę ślubu, stała zabytkowa klatka. Mama znalazła ją na targu staroci i nie mogła się oprzeć jej urokowi. Najpierw antyk po prostu stał. Później dokupiono do niego papugę, kolorową i strasznie gadatliwą. Moja ukochana pani nazwała ją Zbigniewem, po wuju ciotecznej babki od strony taty. On też był podobno gadatliwy. Niestety, teraz klatka była otwarta i pusta, a na środku salonu leżało tylko jedno zielone piórko. A mój detektywistyczny siódmy zmysł podpowiadał mi, że należało ono do Zbigniewa. Mała B, tata i mama wgapiali się przez dłuższą chwilę w puste miejsce po Zbigniewie, jakby liczyli na to, że od ich patrzenia papuga się zmaterializuje tam, gdzie była wcześniej. Ja natomiast zacząłem badać miejsce zbrodni. Tak jest! Nie przesłyszeliście się. Od razu byłem pewien, że doszło tu, proszę państwa, do przestępstwa! Zastanowiło mnie, że okno było zamknięte, a zatem Zbigniew nie mógł sobie od tak po prostu wylecieć. Przyjrzałem się uważnie podłodze. Ach, gdybym tylko miał pod ręką swoje szkło powiększające. Na szczęście znalazłem kawałek rozbitego słoika, który wpadł pod pensjonarkę.
Lekki bałagan bywa dla detektywa prawdziwym błogosławieństwem. Wyciągnąłem szkło spod szafy i nalałem na niego kilka kropel wody z konewki. Spojrzałem przez nie na podłogę i... Tak, kochani. Bez wątpienia na kafelkach widniały ślady stóp. Wielu stóp, dodajmy. Dreptały one od drzwi wejściowych do klatki, a potem w przeciwną stronę. Interesujące. Wszystko wskazywało na to, że do mieszkania małej B weszła jedna para odnóży, a wyszły z niej aż trzy. Nie była to jedyna wskazówka. Drugą był zapach. Unosząca się w powietrzu delikatna woń róż. Niby to niewiele, ale musiało mi póki co wystarczyć, by odnaleźć Zbigniewa. Bo oczywiście zamierzałem go odnaleźć. Kogo Pinkerton spotka na swojej drodze? Jakie skarpetki albo inne istoty? Jak potoczy się dalej to śledztwo? Musicie się tego dowiedzieć z tej książki.